Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym vlogu. Kolejny vlog z przygotowania na przyjście naszej córeczki. Jak możecie zobaczyć, nasza córeczka śpi sobie teraz ładnie w brzuszku razem z Werką. Ja dzisiaj zaczynam tego vloga, bo no mamy już troszeczkę czasu po południu, nie zaczynamy go rano, a musimy zrobić coś, bo coś do nas przyszło. Już wam pokażę, co to przyszło, ale w sumie zanim wam pokażę, to pamiętajcie tylko o tym, kochani, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale. Będziemy wam bardzo wdzięczni, jeżeli nas lubicie i wspieracie, no to zostawcie tą subskrypcję, bo dużo osób, którzy nas ogląda, 50% około, nie subskrybuję tego kanału, więc jak nas oglądasz, to proszę zostaw tą subskrypcję, no bo fajnie, nie? Taki prezent od was dla nas. Nie przedłużając, zobaczcie, jedna paczka i tutaj, uwaga, idziemy i tutaj mamy kolejne paczki. Jak możecie się domyślić, to są materace, tutaj są dwa kartony i może niektórzy już wiedzą, że zamówiliśmy łóżko. Zamówiliśmy łóżko do tego pokoju, będzie stało gdzieś tutaj. Po to, że jak przyjadą do nas jacyś goście, będziemy mieli gości, na przykład przyjadą moi rodzice i przyjedzie Werki mama, no to właśnie, że będą mogli być równocześnie u nas. Bo do tej pory było tak, że jak ktoś do nas przyjeżdżał, no to musiał spać tam w salonie. A nie jest to zbyt wygodne, no jakby czasami ktoś chciał sobie tak pobyć w odosobnieniu albo pospać sobie dłużej, no to nie miał gdzie zostać, no bo wiadomo, że już tam od rana ktoś biegał. I w momencie, kiedy na przykład będziemy też sami we dwójkę, to jeżeli tutaj będzie łóżko do spania, to na przykład, jeżeli mała da nam do wiwatu podczas nocy i będziemy się co chwilę przebudzać, to na przykład w ciągu dnia, czy to ja, czy to Werka, będziemy mogli sobie tutaj na chwilę przyjść, odsapnąć i się wyspać. Ojejku, ktoś nam tu się obudził w trakcie. Nie, ja będę dalej spała. Dalej będziesz spała, aha. Dobra, no to ja lecę. Dzisiaj będziecie mieli taki luźny vlog z nami. Ojejku. Ej, ale ty jesteś cała aż taka spocona. No, ja się strasznie w tej ciąży podczas snu pocę. Podczas snu tylko. Podczas snu tylko. Ale ten mopo odkurzacz to normalnie zmienił oblicze domu. Tego domu. Fajny jest, muszę wam powiedzieć, także jeżeli ktoś zastanawia się nad tym, żeby kupić sobie jakiś ręczny odkurzacz, no to Dreamy H12 jest jak najbardziej dla ciebie. Wyczyści, pomyje i jest spoko. Mam nadzieję, że to łóżko się tu zmieści w tą wnękę. Jeżeli to się tu nie zmieści, chociaż no karton, wychodziłoby na to, że się zmieści. Nie wiem, czy to będzie takie długie jak ten karton, czy jak tamto. Mamy instrukcję. Mamy... no te wszystkie pierdoły. Myślałem, czy by nie ustawić gdzieś aparatu i nie zrobić timelapsa, ale ja się wtedy nie mogę skupić, więc będę wam co jakiś czas aktualizował postęp prac. Mam nadzieję, że to dzisiaj złożę. To jest to taka wysuwana część, bo to jest takie łóżko, które się chowa i może być jako podwójne, a może być jako pojedyncze. Tam już jest fajnie druga część złożona i tam będzie taka część przy ścianie, tu mamy tą część. No i co się okazało, chcę składać dalej. Nie ma śrubek. W instrukcji zacząłem patrzeć, czy ja czasami wziąłem nie te wcześniej, no ale nie. No i teraz tak, zastanawia mnie jedno, czy będzie można w Ikei kupić tylko same te śrubki, których nie ma. Ej, Vera! To chyba trzeba zamówić! 7 dni roboczych. No jutro musimy zrobić wycieczkę do Ikei. Witam dnia kolejnego. Jesteśmy właśnie pod Ikeą i uwaga, mamy śrubki, ale musiałem za nie zapłacić 12 zł. Obczajcie, jak zamawiałem, bo i tak zamówiłem przez tą stronę ich 30 śrubek, a teraz policzyłem, że jednak by musiało być 40 i przez tamtą stronę było za darmo, a tutaj no trzeba było zapłacić. Więc tak sobie myślę, Ikea nie fajnie, że tam można zamówić, a tu nie. Ale nie wiem też na ile cena woreczka, bo było napisane, że cena woreczka to jest 5 zł. No to nie wiem, czy był policzony ten woreczek, no. W każdym razie jakby tak Ikea sobie wymyśliła, że a niech braknie tam śrubek tak w co drugim produkcie, który zrobią, to zobaczcie, ile by zarobili dodatkowo na takich śrubkach i woreczkach. Jak woreczek 5 zł by kosztował. Uwaga, uwaga, gotowe. Jak ci się podoba? Podoba mi się. Podoba ci się. Trzeba teraz tylko tu ładnie posprzątać. Jak jest, są dwa materace, to jest bardzo miękko. Wydaje mi się, że aż za miękko. Więc do spania by trzeba było je wysuwać. No, albo po prostu jeden ściągać. No, albo jeden ściągać.
Ogólnie... Zależy od kto będzie tu spał. Tak, zależy kto będzie spał, bo ja wolę jak jest troszeczkę twardo. I ten... No ogólnie on pewnie spełni dobrze swoją funkcję w momencie, kiedy na przykład się pokłócimy i Werka każe mi spać już nie na kanapie, tylko tutaj na przykład. Tak, nigdy. Nigdy nie było tak, żebyśmy się pokłócili i Max poszedł grzecznie, spokojnie spać do drugiego pokoju. Nie. Bo zawsze było, nie, ja muszę to pokłócić. Albo Werka szła gdzieś indziej. Ona i szła, tak do mnie a ja i tak przychodziłem do, po nią, albo do niej i mówiłem, że chodź tu. I zawsze grzecznie szłaś. No bo wiadomo, że wolę się wygodnie wyspać. No. Ale dla zasady trzeba było iść gdzieś indziej. Nie wiem, jaki Werka ma plan tutaj jeszcze na ten pokój, więc będę musiał ją zostawić tutaj samą, ona coś tu będzie, bo ty teraz coś chcesz tu porobić jeszcze, tak? No ja najchętniej to bym teraz już tutaj posprzątała, ale... Ale co? Ale no, bo te kartony trzeba powynosić. No. Dzisiaj wizyta prawdopodobnie ostatnia. No nie wiem. Nie wiadomo, zobaczymy. U ginekologa i mam robione KTG. Czyli to co u Karoliny. Tak, to co Karolina mi robiła w domu, teraz mam jeszcze tutaj. No i muszę teraz tak leżeć ze pół godzinki. Zasnęłaś aż, nie? Mogłaś sobie jeszcze pospać, co? Po mamie. No burmuszona. Albo ja wiem, po teściowej. O, no po babci. Tak, po babci, no. Babcia jest na burmuszy. Babcia, no. Babcia czasami jak się naburmuszy, nie? To jest poszek tak zwany. Tak. Jeszcze niecałe 3 tygodnie. Niecałe 3 tygodnie i będę ojcem, dlatego zanim Werka przyjdzie tutaj urządzać ten pokój, muszę... No co muszę? Muszę odkurzyć, ale nie będę ja przecież odkurzał. No i fajnie, że w sumie, że leżę na brudnej podłodze. No, głupi maku. W każdym razie użyjemy do tego oczywiście Dreamy L10 Ultra, bo ja nie będę biegał z tym H12, bo mi się nie chce, więc ja sobie tu usiądę, a on sobie będzie sam tutaj ładnie sprzątał. Dla wszystkich zainteresowanych tematem, Dreamy L10 Ultra jest to robot sprzątający, który nie dość, że odkurza, to jeszcze mopuje. Jest też wyposażony w funkcję samooczyszczania, czyli jak tam są jakieś, wiecie, śmieci, te wszystkie tam, te kurze, nie kurze, to one są później wyciągane do worka i dzięki temu nie musimy zbyt często tego opróżniać. Mamy 2 zbiorniki na wodę, czystą i brudną. Także wiecie, on sobie tutaj pomyje, wróci, brudną tam wodę wyleje, po czym weźmie sobie czystą i będzie mył dalej. Chyba, że wam już za jednym razem całą chatę obmyje. Zależy, jaką kto ma dużą. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że ja jestem większym fanem tego, że ja mogę sobie leżeć i nic nie robić. A H12 woli Werka, bo ona lubi tak sobie sama porobić, wiecie, szuruburu. Także dobra, wstaję i widzimy się, jak już będzie odkurzone, nie? No. Robota przez robota wykonana. Możecie zobaczyć, podłoga jest czyściutka. Nie ma żadnego brudu. Fajnie, bo nie zajęło mu to dużo czasu. Nie zdążyłem nawet za dużo ponagrywać. Tylko tych kilka ujęć, co widzieliście. No i fajna funkcja to, że jak on wraca do bazy, to podnosi z tyłu te podkładki mopa, żeby właśnie ich nie pobrudzić. W sumie nie ich, tylko żeby nie pobrudzić podłogi. Wiecie, tymi wszystkimi zabrudzeniami, które on właśnie zebrał. Link do robota oczywiście znajdziecie w opisie. I załączam wam też link do tańszej opcji. Robota... Ojeju. Właśnie zaczął się oczyszczać. Robota Dreamy D10S Pro, którego mają akurat moi rodzice. No jeżeli chodzi o tego robota, no to on po prostu nie ma takiej dużej rozbudowanej stacji, ale też mopuje i też oczywiście odkurza, także możecie sobie go też sprawdzić. Jest o wiele tańszy. No i linki do jednego i drugiego znajdziecie w opisie. Z ciekawych funkcji, jakie posiada właśnie ten D10S Pro, jest to, że on ma wbudowaną kamerę, dzięki czemu rozpoznaje właśnie jakieś przeszkody i podobno, ja nie sprawdzałem, no bo akurat nie mam takiego czworonoga, no i właśnie już wam zdradziłem, podobno jest w stanie ominąć dwójeczki, także jak ktoś ma pieska lub kotka, to na pewno się przyda. No dobra, mamy łóżko, ej, mamy książki i co ty będziesz tu robić?
No, przecież to tak nie może być, to trzeba ładnie dekorować to łóżko, przecież ta materac, jak to wygląda tej. Ej, a weź mi rozsuń to łóżko, bo ja w sumie nawet nie widziałam tego łóżka, jak ono jest rozsunięte z tymi materacami. Cóż, sobie, no. Aha. Dotąd maksymalnie. Jak bardziej no, pociągniesz, dobra. To się zepsuje. Bo to się trzyma na tym. Aha, akurat. A to nie jest przykręcone? No właśnie nie, o to chodzi, że to jest na takich pimpirinki. A czemu to jest przykręcone? No bo tak było w instrukcji. Nie jest małe, nie? No nie, no jest... Normalne łóżko. Położę się. O! Ej! Orka się położyła. Orka! Bardzo zabawne. Ej! Bo też widziałam niektóre osoby tam pisały, że te materace twarde, zależy jak kto lubi. My na przykład lubimy twardo mieć, nie? O, ej, lepiej jest na jak jest jeden niż jak podwójnie są dwa, no. Lepiej, nie? No, w ogóle zastanawialiśmy się nad tym, który materac wybrać, bo w ogóle były trzy do wyboru, z czego wszystkie były jakby zaliczane do tego, że są twarde, ale po prostu tam jakiś był na te sprężynki. Nie, na sprężyny był taki najbardziej miękki. Środkowy był taki jakby średni, a ten jest najtwardszy. Ale on mówił, że ogólnie wszystkie trzy są zaliczane jakby do tych... Jako twarde, no ale... Twarde, no. I wzięliśmy najtańszy, był najtwardszy. Ej, wzięliśmy najtańszy. Trochę przeżyliśmy, ale no dobra, no wzięliśmy najtańszy i uważam, że jest spoko. Mhm. Jest wygodniejszy niż ten narożnik w Margolinie. No to tak. Kupiliśmy kiedyś. To tak. No dobra, podoba mi się. Według Werki skończone. Czyli dodała tylko jeszcze jakieś kwiatki. Dobra, opowiadaj ty w sumie, bo to ty przystrajałaś cały pokój. No bo co tutaj jeszcze miałam zrobić? No, to ma być pokój gościnny i sobie tak pomyślałam, że też ja będę tu przesiadywała. O! Tutaj brakuje mi na ścianie czegoś. Ale... Tak, no, coś no, by mogło być, ale no. Nie jakaś, nie półki, bo jeszcze komuś na łeb spadną, tylko... Nie. Coś się tutaj jakiś wymyśli. Jakiś obraz. Coś się tu wymyśli. O, na przykład jakiś taki, albo zdjęcie, o takie jak tu na przykład. Coś się wymyśli. No kurde, z tym lustrem teraz taka trochę wyszła maniana. No ale trudno, no co, no będzie się przystawać to lustro i tyle. Ale bębenek. O, no. No i mamy kwiatuszka. No nie ma co tutaj jeszcze razy. Jest, o. Słonik, to jakieś coś. Kaktus i coś tam w tym. No a jak mi ten kaktus w ogóle bokowo rośnie? Czemu? No nie wiem, taki długi się robi, taki dziarzut. W każdym razie, no nie ma co zagracać tego pokoju, tym bardziej ja nie lubię, jak jest zagracono. No. Tamten twój... Tak, ja nie lubię, jak jest zagracone. Powiedziała to kobieta, która zagraciła całą sypialnię. No ale bo dziecko, tak? No. No. No, no to... to No, fajny kadr tutaj będzie do nagrywania czegoś na przykład, bo... Ej, właśnie, widzisz? A, widzisz? I mamy miejsce tam, kolejnego. Tam ten kwiatek fajnie ten. Do jakichś Q&A'ów czy coś. Do jakichś Q&A'ów, no. Ej, i jeszcze ważna rzecz, żaluzje. No. Ja bym chciała takie drewniane, mi się podobają. Takie. Trzeba ogarnąć. A jaki kolor? Brązowy. No. Coś jak parapet bym chciała w takim Dobra, kolorze. Dobra, to mi się podoba. A w jakim? No nie wiem, myślałem, że sobie białe wymyślisz albo co. Nie, gdzie białe? Ja lubię, jak są takie datki drewna, złota, tak ciepło lubię, jak jest. Ładnie, mi się podoba, jestem zadowolona z tego pokoju. Już się nie mogę doczekać pierwszych gości. To jest zawsze nowe miejsce w domu, nie? W mieszkaniu i się czuję jakby no w sumie no... No nie, że nowe, jakby było, ale... Jakby było coś nowego, jakoś tak... Tak. No, że... Nawet no. Chciałbym tu spać. Może sobie dzisiaj będziemy Może dzisiaj spać. Sobie tutaj będziemy spali, żeby zobaczyć. Ej, właśnie, bo pani ginekolog mi powiedziała, że teraz sobie na materace kładła pod materac te takie podkłady. Nie pod materac, tylko na materac. Pod prześcieradło. Na materac te podkłady, bo jak w nocy mi, nie daj Boże, chluśnie woda, to materac będzie do wyrzucenia, więc jak coś, to tych nie będzie szkoda. No ale dobra, no ale i tak podkładaj coś. No ja wiadomo, ale chodzi mi o to, że tutaj są dwa osobne, to po pierwsze jest tylko jeden będzie do wywalenia, a po drugie był tani. Będziemy chyba kończyć tego vloga. Ja jestem zadowolony z pokoiku, mi się podoba. Jak chcecie, żebyśmy byli bardziej zadowoleni, to oczywiście subskrypcja, nie? Jestem zadowolona,
cieszę się. Teraz będę jeszcze bardziej zadowolona, jak się żaluzje pojawią i wymienisz mi klapę od toalety. 2,5 tygodnia i będzie córka. Chyba, że się urodzi przed terminem. Już jest ciąża donoszona. Oficjalnie jest ciąża donoszona, więc już wszystko zależy. Ale rozwarcie jeszcze nie było, jak tam pani sprawdzała. No było, było. Już na pół opuszka. Dobra, no to ja nie kumam tych rzeczy, no ale coś tam, nie wiem, dobra. Już takie delikatne tyci rozwarcie już się robi. Blać, jaki skurwa, gdzie nawet pani? W piątek 26 w dzień mamy rodzisz, a jak nie, to pierwszego w dzień dziecka. Nie mów tak! Wypluj te słowa, jeszcze nie jestem psychicznie gotowa, żeby... Pierwszy teraz... czerwiec, dzień dziecka. Nie... Zobaczymy. Nie chcę się tak podać, Max, przestań! Przestań mnie stresować. Dobra, dobra. A, jak będę ją stresować, to szybciej urodzi, nie? Nie... Ale... Żartuję. Nie, właśnie, oksytocyna się wydziela, jak jest... Spokój, dlatego kobiety w nocy rodzą najczęściej. O, Hicia, to ja cię uspokoję zaraz. Tak, ty mnie uspokoisz, no. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa!